Witajcie, drogie dziewiarki. Dziś spotykamy się w listopadowy, chłodny poranek i myślimy pewnie o grubych włóczkach, ciepłych dzianinach, kardiganach, którymi można się otulić w zimowe, jesienne dni. Chciałabym Wam pokazać dziś, jak wykonać takie pętelki i-cordowe na drutach, będące zapięciem dla guzików. To jest jedna z moich ostatnich dzianin, taka jesienna. Ja sobie zmieniłam przepis, nie wykonywałam plisy takiej według przepisu zapinanej na guziki, wyrabiane dziurki, tylko postanowiłam wykorzystać te rozchodzące się warkocze, tak jak było na tyle dzianiny, proszę spójrzcie, wykorzystać ten sam wzór bez plis, tylko zapięcie przodu, proszę spójrzcie. I to wykonałam na pętelkach i-cordowych i chciałabym Wam dziś pokazać, jak je zrobiłam. Także zapraszam. Na druty mniejsze niż wykonywałyśmy dzianinę, tak o pół rozmiaru, nabieramy trzy oczka. Tak, mam nabrane trzy oczka. I zaczynam je sobie przerabiać. Na prawo. Trzy oczka przerabiam. Tak, i teraz muszę odwrócić dzianinę, przesunąć ją na drugi koniec drutów. O tak. I nitkę roboczą mam z tyłu robótki. Jest z tyłu, więc muszę chwycić w pierwsze oczko i znów na prawo trzy oczka sobie przerabiam. Mam trzy oczka przerobione. Robótkę przesuwam na drut przeciwny i znów nitkę roboczą mam z tyłu. Trzymam ją sobie z tyłu, wkuwam drut w pierwsze oczko i ciągnę ją z tego tyłu, wyrabiając pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. I powstaje mi taki sznureczek. Znów sobie przesuwam robótkę na przeciwległy drut, mając nitkę z tej strony, ciągnę ją przez pierwsze oczko. Czasami coś nie wyjdzie, jak to w dziewiarskim życiu. Znów. I powstaje mi taki wąski sznureczek. Przesunęłam i robię dalej. Przerabiam tak kilkanaście rzędów. O, proszę, spójrzcie. Tak wygląda z tej strony. A tak wygląda z lewej strony. Nie widać tutaj żadnej przerwy. Nitkę ciągnę dosyć mocno, żeby sznureczek był zwarty. Także idę dalej. Na drut z drugiej strony. Nitka jest raczej z tyłu robótki niż z przodu. W pierwsze oczko się wkuwam i drutem sobie wyciągam. Oczko. Znów mam trzy oczka. Kolejny rząd sznureczka przybyło. Przeciągam. Wyrabiam oczko pierwsze. Oczko drugie. I oczko trzecie. Robię to ściśle, żeby sznureczek był zwarty. Jak ocenię, że już mi wystarczy tego sznureczka, co za chwilę nastąpi, no proszę, tak wygląda. Jeszcze może ze dwa razy tak zrobię. Pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Zwarta dzianina. Składam sobie w pętelkę
i ocenia. Myślę, że jeszcze z raz. Pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Teraz myślę, że to chyba już wystarczy tego sznureczka. I żeby zakończyć robótkę, wkuwam się w pierwsze oczko, w drugie zamykam, w trzecie wyrabiam i zamykam. Sznureczek wygląda tak. Obrywam nitkę, zostawiając sobie troszkę na przyszycie. Wkładam w pętelkę, zaciskam. I taki sznureczek do zrobienia zapięcia w swetrze wygląda tak. Od lewej strony robótki przyszyję, będę miała zapięcie na guziki. Korzystając z okazji naszego spotkania, jak zawsze w drugiej części filmu, pokazujemy, jakie nowe włóczki, nowe kolory się pojawiły w ostatnich dniach. W ostatnim tygodniu pojawiła się u nas włóczka Mille Colori, znana już od paru sezonów, ale tutaj występuje w 200-gramowym motku. Kolory układają się w pasy, zazwyczaj. Jeżeli chcemy, żeby nie ułożyły nam się w dzielinie w pasy, można przerabiać z jednego końca, z początku, i wyciągać sobie nitkę ze środka i zmieniać te nitki co dwa rzędy i wtedy wystąpią nieregularne przejścia kolorów. Ale ogólnie włóczka układa się w pasy i taki motek 200-gramowy wystarcza na szalik i komin. Na szalik i czapkę, przepraszam. Makunka wykonała z tego komin, dlatego tak w głowie mi było, że komin wychodzi i czapka. Ja bym wykonała z tego szaliczek i czapkę. Także tutaj jest 380 metrów. Na jeden projekt dużo włóczki, na dwa projekty troszkę mniej, ale taki moteczek da radę, da radę. To jest mieszanka wełny z akrylem po połowie i producent przewiduje druty numer 6-7, ale ja myślę, że lepiej jest to wykonywać na piątkach 4,5. Czapka będzie bardziej zwarta i ciepła. Także tutaj są tylko wybrańcy, którzy trafili do filmu. Tych kolorów jest więcej. Tak się prezentują. To jest włóczka Mille Colori, 200-gramowy motek. Jednym z nowych kolorów, jakie wyprodukował pan Citron, jest taki różowo-malinowy. Wełnę merino nazywa się 100. Mówimy na nią popularnie setką. Ja z takiego motka, jako że uwielbiam czapki, jak wiecie, każdego sezonu czapkowego apeluję do was, byście robiły czapki, bo nasze głowy lubią ciepło. Zrobiłam taką czapkę, to jest jeden motek na drutach numer 7. Ten motek, kolory wyglądają w nim tak, w dzień nie ułożyły się tak. Czarny pompon, myślę, dodaje charakteru takiej różowej czapce. Także mam w planach napisać wzór, jak tę czapkę zrobiłam. Także obserwujcie stronę, bądźcie czujne. Przy zakupie tej włóczki postaram się, żeby taki wzór powstał szybko. Czapka jest prosta do wykonania w jeden wieczór. Także to jest przykład wykorzystania tego motka dziennie. Z tej włóczki, to nie jest nowy kolor, ale chciałam wam pokazać, jak się inny kolor tej samej włóczki układa w dziennie. To jest czapka prawie z jednego motka. Pozostało troszkę. Wygląda tak. Ten kolor w dzianinie układa się w ten sposób. To jest czapka mojej córki, która też lubi nosić czapki. Już to jest taki kolor, tam jest pomarańczowy, szary, różne są, a tutaj ma właśnie bardzo neonowy i taki optymistyczny kolorek. Spośród innych włóczek, które do nas trafiły, na przykład jest Nobel Art, pana Citrona. To są nowe kolory, włóczka jest znana już
od paru sezonów. Są to takie kolory bardzo ręcznie farbowana, także w dzień nie wyjdzie melanż. Kolory są bardzo kontrastowe, czyli biel, czerń, biały, turkusowy, przejście przez żółty. Zajrzyjcie do włóczki Nobel Art, na czapki, na kominy, na szaliki. Cudowna włóczka, nie gryzie ani trochę. Tutaj mam przedstawiciela jednego koloru, a kolorów jest kilkanaście nowych, jednobarwne, form i farbę. 100% wełna merino, bardzo delikatna. Na czapki, na szaliki, na kominy. Od pana Citrona w głowy będzie ciepło i no i taka pozytywna energia płynie z włóczek właśnie z firmy Atelier Citron. Zachęcam, zajrzyjcie, może jakiś kolor się spodoba. Jeden motek, jedna czapka. Chciałam wam jeszcze pokazać nowość firmy Diago, druty mini. Druty mini, czyli takie, które są bardzo, bardzo małe w rozmiarze, od 1,5 do 2,5. I tutaj przyniosłam jako przykład zestaw tych drutów, gdzie najwięcej będzie widać, jak to, z czego się składa taki zestaw. On się składa z drutów. Bardzo jest to precyzyjne, połączyć takie maleńkie druciki. To jest akurat 2,5, ale tutaj to już jest, to są prawdziwe wykałaczki, jak to sobie żartujemy w Adziewiarce, że to jest praca na wykałaczkach, tudzież dzierganie ekstremalne. I do takich drutów są specjalne żyłki. Ogólnie całe ten przedsięwzięcie drutów mini wymaga oddzielnych akcesoriów, w związku z tym, że wszystko jest mniejsze, mniejszy gwint, w związku z tym potrzebna jest mniejsza żyłka, która będzie pasowała do tego. Jako przykład, jaka jest różnica między żyłką mini a żyłką zwykłą, to pokażę wam tak koło siebie, bo tego na zdjęciach nie będzie nigdy widać. To jest mini, a to jest żyłka zwykła. Także to jest różnica w grubości. Gwinty wyglądają w ten sposób. O tak. Mini, a tu są zwykłe. Zwykłe, czyli takie, które już możemy łączyć od 2,75. Wszystkie te druty mini wymagają akcesoriów, które firma Ciogo zamknęła w takim plastikowym pojemniczku. O, proszę. I tutaj są zatyczki na żyłki, tak zwane stopery. Już pokazuję. Kamera mi tu daje znać, żebym wyjęła. Także tutaj są stopery na żyłki. Tu są maleńkie markery o małej średnicy, pasujące na te druciki i na żyłki. To jest naprawdę precyzyjna praca, by z tym pracować, żeby dać radę. Tutaj mamy również mniejsze kluczyki, które pomagają w łączeniu żyłki i drutów, oraz taką gumeczkę w formie serduszka, przez którą łapiemy druty i żyłka. I tutaj jeszcze mamy łączniki do żyłek. Firma Ciogo pomyślała o wszystkim, nawet tych drutach mini. I już wam pokazuję, jak wygląda taki łączniczek, bo to łącznikiem trudno nazwać. To jest łączniczek do żyłek. Także wszystko wygląda o takie malutkie, takie mini. Panie, które dziergają z cienkich włóczek, myślę, że to jest pewna odpowiedź na ich potrzeby, ponieważ wśród producentów włóczek rzadko, wśród producentów akcesoriów, przepraszam, rzadko są tak małe rozmiary drutów do łączenia. Jest to jedna z pierwszych firm, która zaproponowała dziewiarkom takie rozwiązanie. Także to z nowych rzeczy to już wszystko, ale chciałam wam jeszcze coś pokazać. Dużą próbkę, czyli moją kamizelkę. Kamizelka została wykonana z połączonych włóczek do Negala, które jest 100% wełną,
i alpaki Super Light. Obie włóczki są w tym samym kolorze i połączyłam je w jednej dzianinie. Także czasami się pytacie, jaką można połączyć, żeby było grubiej, żeby było więcej włoska. No więc ja połączyłam Donegala i alpakę Super Light. Także dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.